Dzień dobry Państwu. Nowy ład, część druga. Ratuj się kto może, czyli ryczałt ewidencjonowany. Proszę Państwa, w 2021 roku ogromnie zmienił się na korzyść, e, sposoby rozliczenia podatkowe bardzo duża grupa e, PKD z polskiej klasyfikacji działalności, umożliwiono jej. Rozliczanie się w formie ryczałtu ewiden ewidencjonowanego. Co to jest ten ryczałt ewidencjonowany? Na zasadach ogólnych płacimy podatek od zysku, natomiast w ryczałcie ewidencjonowanym płacimy podatek od przychodu. I jeżeli nie mamy żadnych istotnych kosztów, tutaj na przykład samozatrudnieni, tutaj na przykład firmy, które mają bardzo duże marże na, na handlu. Tutaj na przykład firmy remontowo-budowlane, które bardzo mają niskie koszty. Oni wszyscy, właściwie to teraz prawie każdy może być na ryczałcie. I co należy zrobić, żeby ten, na ten ryczałt przejść? Najpierw musicie Państwo sobie policzyć, ile pieniędzy zarobiliście w poprzednim roku, oraz musicie zaprognozować, ile pieniędzy zarobicie w 2022. Wtedy zakładając, że liczymy podatek od zysku, Musimy tylko porównać, czy podatek zapłacony od zysku będzie niższy czy wyższy od, poda od podatku zapłaconego od przychodu. Bo pamiętajcie Państwo, że ryczałt ewidencjonowany to podatek od przychodu. Przykładowo, jeżeli ja wystawiam fakturę na 7000 zł i nie mam żadnych kosztów, a jestem księgowym, to patrzę sobie w tabelce księgowy 15%. Podoba mi się płacić 15% od przychodu, czy wolę płacić 19 od y, zysku. Ponieważ mój przychód i mój zysk to właściwie to samo, to oczywiście wolę płacić 15 od przychodu. Pamiętajcie tylko, że przy ryczałcie do około do 60 tysięcy złotych, nie około, płaci się około 300 zł składki zdrowotnej. Od 60 tysięcy do 300 tysięcy płaci się około 500 zł składki zdrowotnej, a powyżej 300 tysięcy płaci się 1000 zł około składki zdrowotnej. Niestety to jest skokowo, więc jeżeli zarobicie 61 tysięcy, to zapłacicie 12 razy 500 zł. Jeżeli zarobicie 301 tysięcy, zapłacicie 12 razy 1000 zł i będziecie musieli to w dodatku wyrównać do poprzednich miesięcy. Natomiast przejście na ryczałt ewidencjonowany, np. informatyków, dla których stawka wynosi w 2022 roku 12%, może być niezwykle korzystne. Może się okazać, że informatycy zapłacą mniej podatku niż płacili rozliczając się według zasad ogólnych na podatku liniowym. Proszę Państwa, nowy ład niesie nowe obowiązki i niesie bardzo dużo zmian. Koniecznie musicie sprawdzić, czy dla was nie jest bardziej opłacalne bycie na ryczałcie, dlatego że wybór formy opodatkowania jest do 20 lutego. Tak naprawdę do 20 miesiąca po miesiącu, w którym jest przychód, ale to jest masło maślane. Do 20 lutego macie wybrać, jaki podatek będziecie płacili w 2022 roku. Dodatkowo jeszcze powinniście się skonsultować z doradcą podatkowym, bo tam jeszcze dochodzą do tego kwestie rozliczenia, z małżonkiem, jak jesteście na ryczałcie, to nie możecie tego zrobić, kwestie odliczenia dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc skorzystajcie Państwo z naszego kalkulatora, którego znajdziecie na naszej stronie lub na portalu klienta i sprawdźcie, co wybrać w 2022 roku, jaką formę opodatkowania, bo być może ryczałt jest właśnie dla Was.